Dobry wieczór Państwu. Witamy w Radiu Rebeliant. Dzisiaj naszym gościem jest wspaniały muzyk, nietuzinkowy policjant, osoba, która łączy w sobie niesamowite pasje muzyczne i jednocześnie jest propaństwowcem i człowiekiem, który przez wiele, wiele lat, a nawet dziesięcioleci dbał o nasze bezpieczeństwo i kształcił kadry. Arkadiusz Letkiewicz, były rektor Akademii Policyjnej w Szczytnie, były zastępca komendanta głównego policji i nie były, tylko aktualny jeden z liderów grupy Hunter. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, Hunter to taki zespół heavy metalowy polski, słynny nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nagrali wiele płyt, wiele przebojów, ale o muzyce za chwilę. Arku, na samym początku, przepraszam bardzo, to koty szaleją. Na samym początku chciałem Cię prosić o Twoją ocenę. Jak to wygląda z Twojej perspektywy człowieka, który no, na policji, można powiedzieć, zjadł zęby? Czy zmiany, które zaszły w policji, zmiany, które zaszły oczywiście po wyborach, tak? Od kiedy mamy ten nowy rząd, czy one Cię satysfakcjonują? Czy to jest to, na co czekałeś 8 lat? No, tu muszę być ostrożny, bo jestem w tej chwili pracownikiem Akademii Policji w Szczytnie cały czas. Natomiast oczywiście to z przymrużeniem oka proszę traktować. Ja zawsze mówiłem wprost i się nigdy tego nie obawiałem robić. No, troszeczkę jestem zawiedziony. To znaczy, wydaje mi się, że wiele osób, znakomitych policjantów, którzy za czasów tych ostatnich 8 lat poprzedniej władzy zostali zmuszeni do odejścia, że jednak będą poproszeni o to, żeby wrócić do służby i żeby wspomóc przemiany, które są niezbędne w tej formacji, biorąc pod uwagę te 8 lat, przez które była tak naprawdę niszczona. Było troszkę tych różnych hamulców, które były włączane przez niektóre osoby, ale jednak w dużej mierze formacja została zdemoralizowana. Ja uważam, że to jest za wolno się to dzieje. Zbyt duża ostrożność jest najwyższego kierownictwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o ministerstwo, żeby tych zmian dokonywać. A jest naprawdę mnóstwo obszarów, które trzeba poprawić. No tak, ale czy chodzi wyłącznie o kadry, czy chodzi też o jakieś zmiany instytucjonalne, czy też zmiany w organizacji? Czy kadry robią tutaj wszystko, czy trzeba też coś pozmieniać w policji? No bo mamy do czynienia z na przykład kryzysem, jeżeli chodzi o no, ilość funkcjonariuszy, tak? Mamy za mało po prostu policjantów. Wakaty chyba osiągnęły szczytowe wyniki, jeżeli chodzi w ogóle o to, od kiedy się policją zajmuje, to nie pamiętam, żeby aż tyle było wakatów, szczególnie w komendzie stołecznej. Czy zatem chodzi tylko o kadry, czy też o jakieś rozwiązania bardziej szerokozakresowe? No to jest wszystko powiązane, ja zaraz wytłumaczę, dlaczego to kadry są ważne. Natomiast rzeczywiście wakat jest najwyższy jak w historii policji, takiego wakatu jeszcze nie było, z tego co ja pamiętam to jest między 15 a 17 tysięcy, ale boję się, że mimo zmiany, że w przyszłym roku w lutym może ten wakat być jeszcze większy, ponieważ wiele osób czuje się trochę zawiedzionych tą właśnie sytuacją, że te zmiany dokonują się zbyt wolno. A dlaczego mówiłem o tych kadrach? Dlatego, że w każdej organizacji, a w policji czy organizacji paramilitarnej istnieje zawsze problem przywództwa. Osoby, które nie mają charyzmy, które nie pociągną, tak upraszczając, za sobą tłumów, takie osoby nie dokonają wielkich zmian i nie będą skuteczne. Dlatego były moim zdaniem potrzebne powroty do policji wielu osób, które posiadały naprawdę znakomitą wiedzę i mogły tą policję wspomóc. No tak się nie stało, to dosłownie pojedyncze przypadki miały miejsce powrotu niektórych funkcjonariuszy. Natomiast no, oczywiście nie można odebrać ministerstwu woli poprawy sytuacji, bo jeżeli chodzi o ten wakat, no to różnego rodzaju są sposoby przygotowywane, które mają pomóc w zagospodarowaniu społeczeństwa, żeby zechciało wstępować do policji. Chociażby ta ustawa ostatnio, która pozwala na tą służbę kontraktową, ale z tego, co już tutaj się zorientowałem,
zainteresowanie jest spore, ale no, ludzie są wybredni i może być z tym też kłopot, bo tam nie jest za wysoka pensja przewidziana dla tych funkcjonariuszy, ale oczywiście fajnie jest, że mają zachowaną emeryturę i to w żaden sposób nie wpływa na jej uszczuplenie. Te kadry, o których mówiłem, to jest kwestia właśnie przywództwa, to są umiejętności organizatorskie, to są umiejętności tak naprawdę pracy koncepcyjnej, myślenia koncepcyjnego organizacji. Proszę zwrócić uwagę, że policja od bardzo wielu lat wygląda, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, bardzo podobnie. Oczywiście tutaj nie czepiam się trzech służb, które są w policji, czyli służby prewencyjnej, służby kryminalnej i tak zwanej wspomagającej logistycznej, bo taki podział jest jak najbardziej adekwatny do tego, do zadań, jakie policja realizuje. Ale bardzo niedocenianym elementem cały czas, i to było na przestrzeni wielu lat, chociaż były fajne momenty, kiedy na przykład pan generał Rapacki był ministrem, wiceministrem nadzorującym policję, gdzie to szkolnictwo policyjne naprawdę było w sposób absolutny docenione. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest tak naprawdę od szkolnictwa zaczyna się kariera policjanta i tak naprawdę dzięki szkolnictwu, dzięki temu, że on będzie mógł zdobywać wiedzę, umiejętności na każdym etapie swojej kariery policyjnej, to zależy, czy on będzie skuteczny. Jeżeli będzie skuteczny, to będzie dobrze służył społeczeństwu. Jeżeli będzie służył społeczeństwu dobrze, to policja będzie postrzegana jako formacja, która jest przyjazna społeczeństwu i realizuje taką służebną rolę wobec społeczeństwa. Dlatego powinno nam wszystkim na tym zależeć. Proszę zwrócić uwagę, że po tych 8 latach zostały wydrenowane kadry kierownicze, jeżeli chodzi o policję. Dlatego, że szybkie awanse, oczywiście nie chcę generalizować, bo przecież też się trafiały jednostki, które nie można ich krytykować, bo posiadały o to jakąś wiedzę. Natomiast generalnie przez te 8 lat zostały wyczyszczone kadry kierownicze i były zastępowane albo młodymi ludźmi, którzy nie byli przygotowani do pełniania określonych ról w policji, albo to były osoby, które po prostu miały być elementem pewnej układanki, które wypełnia tylko i wyłącznie polecenia przełożonych, a ci przełożeni byli w stopniu bardzo mocnym upolitycznieni. Mówiłeś o autorytecie, który rzeczywiście jest niewątpliwie ważny, no bo ludzie, którzy idą służyć w jakiejkolwiek służbie mundurowej, no chcą wiedzieć, że mogą mieć zaufanie do swoich przełożonych, do tego, który całą tą instytucją rządzi. No jak można było mówić o autorytecie w przypadku faceta, który odpalił granatnik w swoim gabinecie? No jeszcze na dodatek nie poniósł za to odpowiedzialności i wszyscy rżnęli głupa, że to tak normalne, to taka normalna sprawa, nie? Wpaść sobie o 7 rano do gabinetu i pieprznąć z granatnika w sufit. To chyba nie pomaga policji, tak mi się wydaje. No, to już był ten ostatni tak naprawdę już aspekt funkcjonowania komendanta głównego. Ja powiem szczerze, że kiedy generał Szymczyk został komendantem głównym, ja się ucieszyłem, bo w tych całych pisowskich pomysłach na policję i krążących nazwiskach potencjalnych komendantów głównych, to komendant Szymczyk wydawał się naprawdę osobą jedną z bardziej rozsądnych, które mogły tą funkcję objąć. I rzeczywiście na początku tak było. Zresztą nie chciałbym odbierać jemu wielu rzeczy, które dla policji próbował dobrze zrobić. Natomiast no, końcówka była fatalna i nie tylko związana z granatnikiem, ale już z tym totalnym upolitycznieniem. I rzeczywiście, ja zresztą w którymś wywiadzie dla Newsweeka też zapytano mnie wprost po tym zdarzeniu z granatnikiem. Powiedziałem, że tak, no granatnik był tym momentem, kiedy już naprawdę powinien podać się do dymisji, ale już wcześniej można było wyczuć pewne elementy, które nie powinny być związane z policją. To upolitycznienie absolutne kierownictwa policji było nie do zniesienia. To już było aż przykro było na to patrzeć. I policjanci też z tym mieli ciężko, proszę mi wierzyć, bo generalnie... Ale tam był jeszcze jeden moment, moim zdaniem, krytyczny w karierze komendanta Szymczyka, mianowicie informacje o jego bracie. No ja wiem, że za rodzinę się nie odpowiada, jednak policja jest taką specyficzną służbą, że no szczególnie komendant główny powinien być jak żona Cezara, poza jakimikolwiek podejrzeniami. A tutaj mieliśmy sytuację z bratem uwikłanym w jakąś przestępczą działalność i z wyjątkowo przychylną dla niego prokuraturą, co mogło rodzić jakieś wątpliwości i podejrzenia, że ma to związek jedno z drugim. To jego stanowisko z tym dziwnym zachowaniem prokuratury, która nagle była taka dla brata Szymczyka bardzo spolegliwa. I ja myślę, że to był ten sygnał alarmowy,
A granatnik to tylko były takie fanfary na odejście, bo tutaj chyba nic głupszego się nie dało zrobić. No nie dało się. Tutaj do końca też nie wiemy, jak wyglądała sytuacja i zarówno z tym granatnikiem, czy kto go tak naprawdę odpalił i co tam się działo. Teraz po tylu miesiącach jest ciężko w ogóle do tego dojść, dlatego tak pewnie długo to było ukrywane. Nie można było tego rzetelnie ocenić, sprawdzić. Natomiast no, z bratem sytuacja jest kompromitująca, ale proszę zwrócić uwagę też, że sprawa też ucichła do dzisiaj. Nie wiemy tak naprawdę, jak wyglądała ta rzeczywistość wtedy, oprócz doniesień medialnych. Ale oczywiście, no, jeżeli chodzi o prokuraturę i policję, to te relacje były naprawdę niezdrowe. Wiesz, tam tu cię chcę podpytać trochę o pragmatykę, jak to wygląda, bo z moich informacji sprawa wygląda w ten sposób, że zarówno Biuro Spraw Wewnętrznych, które się zajęło tą sprawą, jak i prokuratura, która no, oczywiście musiała się zająć tą sprawą, obydwie te instytucje jakoś no, nie dopełniły swoich obowiązków. Biuro Spraw Wewnętrznych po czymś takim powinno złożyć wnioski co najmniej o ukaranie dyscyplinarne, a moim zdaniem o wydalenie ze służby. Prokuratura na dzień dobry powinna złożyć wniosek do WPA o odebranie pozwolenia na broń, a następnie oczywiście skierować do sądu akt oskarżenia dotyczący sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób, no bo gdyby ten granatnik został odpalony chwilę później, to tam mogły być naprawdę poważne ofiary śmiertelne. Więc jaka jest pragmatyka? Czy BSW może w takiej sytuacji kompletnie nic nie zrobić, zamknąć oczy i udawać, że nic się nie stało? To jest pytanie bardzo, bardzo dobre, odpowiedź jest ciężka, dlatego że oczywiście powinno, tak to wygląda i tak procedury nakazują takie postępowanie, ale proszę zwrócić uwagę, że dyrektor biura, czy w tych komendantach Biura Spraw Wewnętrznych jest jednocześnie podwładnym komendanta głównego policji. I stąd mogą się pojawić pewne rozbieżności w celach tych obywateli. Dlatego powinna nastąpić dymisja na dzień dobry, tak, żeby no inne mogły działać w sposób no, niezależny. Dokładnie. Jeżeli chodzi o prokuraturę, no to powinno być tak, że przecież do prokuratury powinno być złożone doniesienie przez chociażby właśnie to Biuro Spraw Wewnętrznych, które sprawą się powinno zająć. Ale skoro nie ma złożonego doniesienia, to prokuratura udawała, że nic się nie wydarzyło. Dopiero doniesienia medialne spowodowały, że coś tam zaczęto w tym zakresie robić. No ale zrobiono tak, że tak naprawdę komendant Szymczyk został poszkodowany w całej sprawie. Co wydaje mi się dosyć zabawne w sumie nawet, że można być poszkodowanym, odpalając granatnik we własnym gabinecie. Natomiast wiesz co, chcę cię zapytać o taką rzecz, jeżeli to będzie trudne dla ciebie odpowiedź, to oczywiście jej nie udzielaj, bo nie chcemy ci tu żadnych kłopotów robić, ale czy z twojej wiedzy ci ludzie, którzy wychodzili z pałami teleskopowymi na kobiety, lać te kobiety na proteście strajku kobiet, czy oni są nadal w policji, czy już z tej policji zostali wyrzuceni? Chodzi mi o tych ludzi z BOA, tak, z Biura Operacji Antyterrorystycznych. No niestety nie odpowiem na to pytanie, nie dlatego, że nie chcę, ale po prostu nie wiem, no bo niestety nie mam wglądów w kadrowe zmiany w policji, ale z wiedzy takiej ogólnej, która krąży wśród policjantów, wynika, że te osoby dalej są funkcjonariuszami i pracują w tej formacji. Ty, jak to jest możliwe? No są przełożeni, powinni wszcząć postępowanie przynajmniej wyjaśniające, żeby się dowiedzieć, co legło u podstaw takiego zachowania, nie innego. No ale jeżeli ci przełożeni wydawali takie polecenia, a dalej są w policji, być może, nie wiem, no to na pewno sobie na taki ruch nie pozwolą. Czyli tu ta drabinka ludzi winnych paradoksalnie jest dosyć wysoka i długa, tak? To nie jest tak, że tam tych trzech funkcjonariuszy ponosi pełną i ostateczną winę za to, co się zdarzyło, bo ktoś ich tam wysłał, ktoś ten rozkaz, rozumiem, zaakceptował, a być może ktoś politycznie to zainspirował. Dokładnie tak. Ponadto tutaj wracając do tych spraw kadrowych, chyba nowe władze ministerstwa za bardzo się zafiksowały na tych brakach kadrowych i wydaje mi się, że to aż do przesady na siłę utrzymuje się niektórych funkcjonariuszy w służbie,
tylko dlatego, żeby ten wakat nie rósł, żeby atmosfery być może nie tworzyć atmosfery, że się zwalnia ludzi, no ale niestety po tych 8 latach powinny być rozliczenia w policji, no nie można zostawić pewnych rzeczy samym sobie, bo to demoralizuje innych, naprawdę. No, poza tym jest mnóstwo funkcjonariuszy, którzy patrzą na to, co się działo przez te 8 lat i nie rozumieją, że osoby, które były związane emocjonalnie i pewnie politycznie z poprzednią władzą, nagle awansują. I to jest dla tych ludzi absolutnie niezrozumiałe. Czyli nawiązując do znanego hasła pisowskiego polityka, można by powiedzieć, że życzylibyśmy sobie najbliższego święta policji zgodnie z hasłem Święto Policji bez PiS-licji. I wtedy będziemy mogli śmiało powiedzieć, że rzeczywiście policja znowu służy obywatelom. Zresztą wiesz, dla mnie najbardziej tragicznym skutkiem, jeżeli chodzi o policję rządów, 8 lat rządów PiS-u, jest kompletny upadek, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne. Wyście na to bardzo ciężko pracowali. To były lata mozolnej, gehenny, kontaktowania się uparcie ze społeczeństwem, zdobywania tego zaufania, które się naprawdę zdobywa latami, a potem przyszli pisowcy i to wszystko legło w gruzach. Ja pamiętam, że jak powstawała policja w 1989 roku, to ona nie cieszyła się zaufaniem społecznym. W 2015 roku to była jedna z instytucji państwowych o najwyższym zaufaniu. No a co mamy dzisiaj? To wszystko prawda, zwłaszcza, że jak ze wszystkim, buduje się bardzo długo, a burzy się bardzo szybko i to dokładnie z tym zaufaniem identycznie sytuacja wygląda, zwłaszcza, że będzie bardzo ciężko teraz odbudować to zaufanie na takim poziomie, żeby było jak kiedyś, dlatego, że też ludzie się zmieniają. Zwróć uwagę, że już wymagania, jeżeli chodzi o przyjęcia do policji, są coraz niższe. Ja nie mówię, że nic nie powinniśmy robić, żeby w szeregi wstępowali różni ludzie, ale i też proszę tego też nie zrozumieć źle, ale ja widzę, ile kobiet wstępuje do policji, a ilu mężczyzn. To nie chodzi o to, że kobiety są gorsze, tylko że te proporcje jakieś zawsze były takie w cudzysłowie zdrowe, to znaczy kobiety na przykład się znakomicie nadają do służby kryminalnej. Zawsze podkreślałem, bo kobiety są upierdliwe, one są dokładne, one nie odpuszczają tematów i w służbie kryminalnej się świetnie sprawdzają. No ale w tej służbie kryminalnej nie będzie pracowało 50% funkcjonariuszy. No tak się nie da. Jest równouprawnienie, oczywiście tu też proszę mnie źle nie zrozumieć, natomiast no są takie miejsca w policji, gdzie powinniśmy się starać przyjąć jednak mężczyzn i tutaj na to też nie możemy mieć wielkiego wpływu, bo są warunki dla wszystkich takie same. No skoro zgłasza się więcej kobiet, no to za chwilę będziemy mieli więcej kobiet w policji niż mężczyzn. Nie wiem, jakie będą tego skutki do końca, nie mogę dzisiaj odpowiedzieć. Znaczy wiesz, w policji i tak ta barierka czy poprzeczka jest dosyć wysoko zawieszona. Ja po przeczytaniu książki Edyty Rzemły o armii, o rozpadzie i katastrofie w armii po 8 latach rządów, dowiedziałem się, że w szeregi armii wstępowały kucharki, nic nie umniejszając kucharkom, tak, ale 60-letnie kucharki, po to tylko, żeby w Excelu wyszło, że armia nam się powiększa, bo celem było 300 tysięcy żołnierzy, na papierze oczywiście, a nie w realu. Ja rozumiem, że tutaj twoje obawy zmierzają do tego, no, że pewne zadania powinni wykonywać jednak funkcjonariusze rośli, postawni, no nie mówię, że znający wiele języków, jak kandydat wymarzony Kaczyńskiego, ale no na pewno policjant, który ma 2 metry, budzi większy respekt niż drobna dziewczyna, która ma 1,50 m. I to no, takie są fakty. No, tego nie ma to nic wspólnego z równouprawnieniem, tylko po prostu z pewną specyfiką pracy. Dokładnie. I tu się z tobą zgadzam. Arek, powiedz mi tak szczerze, jeżeli możesz oczywiście, dlaczego ty nie zostałeś komendantem głównym policji? Nie, no w ogóle nie było takiej opcji. To, że zostałem zastępcą komendanta głównego, to wydaje mi się, że to... Nie o to pytam. Teraz, po zwycięstwie tej koalicji 15 października, w mojej opinii byłeś jednym z trzech najlepszych kandydatów na to, żeby zostać komendantem głównym. A tu coś się wydarzyło dziwnego. Czy ty komuś na odcisk nastąpiłeś, czy co? Nie, no myślę, że można o tej sprawie powiedzieć szczerze, zdecydowanie. Zresztą dzisiaj wszystko mówię szczerze. Nie brałem takiej opcji w ogóle pod uwagę. Ja myślę, że tych dwóch kandydatów, których się nazwiska pojawiały
czyli Mariusz Dąbek, tu mogę wprost powiedzieć, i Michał Domoracki, to były osoby, które znakomicie by spełniły swój obowiązek państwowy na tym stanowisku komendanta głównego policji. Ale jak widać było, też mają swoich przyjaciół i nie dopuścili ci przyjaciele, żeby te osoby mogły to stanowisko objąć. Jeżeli chodzi o mnie, no to chyba też tajemnicą wielką nie jest, że dostałem propozycję od ministra spraw wewnętrznych i administracji objęcia stanowiska komendanta rektora Akademii Policji w Szczytnie. No ale też się w którymś momencie, i to już na praktycznie kilka dni przed wprowadzeniem, ujawnili się moi przyjaciele w cudzysłowie, no i zablokowali też to rozwiązanie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre wyszło. Jestem w tej chwili profesorem w Akademii Policji w Szczytnie, no i wspieram dzielnie, staram się wspierać panią komendant rektor, która do nas przyszła z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. No i pięknie, i to na pewno jest zacne miejsce i takie, w którym możesz przekazywać swoje doświadczenia młodszym kolegom. Natomiast musimy tę sprawę jakoś chociaż odrobinę opowiedzieć. Czy bycie muzykiem, szczególnie takiej no, dosyć kontrowersyjnej kapeli, jaką jest Hunter, pomaga czy przeszkadza w karierze policyjnej? To powiem tak, do 2012 roku tak naprawdę to ja się ukrywałem z tym. Wolałem, żeby nikt nie wiedział o tej sytuacji. Znaczy, generalnie gdzieś tam kierownictwo policji wiedziało, że w jakiejś tam kapeli gram, prawda, ale sugestie były takie, żeby tam się z tym nie afiszować, nie pokazywać, bo w sumie nie wiadomo, jak społeczeństwo na to zareaguje, czy nie będą jak w jakiś tam krzywy sposób na to patrzyli. No ale potem nastąpił ten 2012 rok, kiedy zostałem awansowany do Komendy Głównej na stanowisko zastępcy komendanta głównego. No i my mieliśmy szczęście i potem się okazało, że w sumie to też ciekawie wyszło, że jako Hunter dostaliśmy propozycję supportowania takiego znanego zespołu jak Metallica na Bemowie. No i oczywiście chcieliśmy to bardzo zrobić. No i jakiś dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili kto, ale gdzieś to tam gdzieś wyhaczył, że przecież w tym Hunterze to gra ten Letkiewicz. No i wtedy wokół tego się zrobiło dosyć głośno. Powiem tak, komentarze były bardzo przychylne. Ja byłem zaskoczony, komendant główny mówił, że to jest fajnie, bo to jest ocieplanie wizerunku policji, że to pokazuje też, że każdy funkcjonariusz policji oprócz tego, że musi pracować ciężko, to może mieć swoje pasje, może się realizować i tak dalej, i tak dalej. Więc było bardzo sympatycznie. Rzeczywiście ten koncert zagraliśmy, tam trochę różnych wywiadów z tego tytułu powstało. Atmosfera naprawdę była fajna, było bardzo sympatycznie, miło. No ale potem się troszkę pozmieniało, no, ponieważ w którymś momencie ktoś tam stwierdził w ministerstwie, że to chyba jednak nie wypada. To mniej więcej minęło pół roku chyba po tym koncercie, że jednak to chyba nie wypada, zwłaszcza, że jeden z wiceministrów był bardzo bogobojny i chyba się tam ktoś mu nagadał głupot, że my jesteśmy jakimś, być może jakimś zespołem satanistycznym albo jakimś takim niekoniecznie tolerowanym przez wiarę katolicką, co jest absurdem, bo przecież wystarczy poczytać teksty nasze i tam żadnych jakichś takich absurdalnych rzeczy nie znajdziecie. No i się okazało, że się troszeczkę to wszystko odwróciło. Nagle się okazało, że te same osoby, które przychodziły i przybijały piątkę, mówiły, że super, wiesz, Letki, no znakomita sprawa, w ogóle pięknie, w ogóle i tak cudownie, a potem no nie, to nie wypada, no wiesz, no, to zastępca komendanta głównego, że w jakimś zespole grał, prawda, jeszcze profesor, nie no ludzie, no to tak być nie może. No i nagle się wajcha przełożyła w drugą stronę i się okazało, że jednak to jednak nie jest dobry pomysł. No generalnie, jeżeli chodzi o moje odejście z policji, to był chyba też jeden z powodów, który przyczynił się do tego, że musiałem opuścić formację. No tak, a dla naszych widzów, którzy nie byli nigdy na koncercie Huntera, trzeba powiedzieć, że Arek gra na instrumentach perkusyjnych, śpiewa i w zasadzie przez cały występ jest w mundurze, a raczej w wielu mundurach. Zmienia mundury w zależności od tego, czego dotyczy tekst piosenki i jaki jest nastrój aktualnie tego fragmentu koncertu. I wydarzyła się pewna rzecz na koncercie, na którym zresztą byłem. Mówimy o waszym jubileuszu w Szczytnie, gdzie doniesiono na ciebie do prokuratury za to, że byłeś w mundurze. No tak, jest jeden utwór, w którym przebieram się w mundur SS, czyli czarny, prawdziwy mundur SS-mana z czapką, również z trupią czachą, ale wydźwięk tego utworu
jest antyfaszystowski. Tylko, tylko to trzeba zrozumieć, tak? To trzeba poznać tekst, to trzeba mieć trochę w głowie oleju i wtedy można sobie to przyswoić jakoś tą sytuację. Natomiast niestety no, dwie radne z Prawa i Sprawiedliwości, ciężko mi przez gardło przechodzi w ogóle Prawo i Sprawiedliwość w przypadku tej formacji, ale, no, ale tak się nazwali, złożyły doniesienie do prokuratury, że promuje faszyzm. Nie zapoznając się oczywiście z tekstem, nie zapoznając się w ogóle z przesłaniem, które tam jest, bo rzeczywiście tam jest fragment, gdzie po niemiecku wykrzykuje, ale ja się wcielam w rolę Adolfa Hitlera, który mówi, że Bóg jest ze mną, dlatego mogę mordować. Bóg jest ze mną, dlatego mogę spalić cały świat. I tak dalej, więc jakie to jest faszystowskie propagowanie faszyzmu. No ale panie nie zrozumiały tego. No i miałem właśnie doniesienie do prokuratury, no ale prokurator po poproszeniu o teksty piosenek, kilku piosenek, które wykonywaliśmy w czasie tego koncertu, odmówił wszczęcia tego procedowania dalszego tego postępowania. Tak. Czyli przynajmniej prokurator był kumaty. Tak. To jest akurat piosenka, która jest jednym wielkim oskarżeniem hitleryzmu o ludobójstwo i oskarżeniem ludzi o skrajną głupotę tych ludzi, którzy jak te owce czy barany na rzeź poszły za kimś tak potwornym jak Adolf Hitler, więc no, kompletnie jest odwrotny sens tej piosenki i tego utworu niż chciały to posłanki z PiS-u. Swoją drogą, wiesz, pan jest ze Szczytna, jak rozumiem radne, którym zależy na tym pięknym mieście, donoszą do prokuratury na gwiazdę zespołu ze Szczytna, dzięki któremu Szczytno jest rozsławiane nie tylko na całą Polskę i na świat. No, takie małostkowe i idiotyczne, szczerze mówiąc. No ale wiesz, może i takie rzeczy też przeszkadzają w karierze, bo to zawsze jak się takim chlapnie odchodem, to coś tam przyschnie i zostaje i może to też jest powód tego, że obecnie rządzący jakoś tak nie potraktowali cię zbyt życzliwie i nie awansowali cię z powrotem do Komendy Głównej, gdzie na pewno miałbyś więcej do roboty niż w Akademii Policyjnej w Szczytnie, chociaż tam oczywiście też jest twoja rola bardzo istotna. No ale zostawmy to może na boku, chcę przejść do muzyki, bo jednak to jest co nas... jeżeli pozwolisz, to jeszcze tylko dwa zdania, no bo mówisz, że Komenda Główna, oczywiście no, taka opcja też była gdzieś tam w głowie brana przeze mnie pod uwagę, bo przed wyborami, no przecież też w Sejmie występowałem mówiąc o kwestiach policyjnych i byłem zapraszany również przez późniejszego ministra spraw wewnętrznych, więc jakieś tam gdzieś kołatanie w głowie też pewnie było, że być może będzie ktoś chciał wykorzystać moją wiedzę i znajomość tematyki. Ale chcę ci powiedzieć, że ja w Szczytnie się urodziłem. Mieszkałem dosłownie za płotem wtedy jeszcze w wyższej szkoły milicyjnej. Maszerowałem w ogródku, jak grali warszawiankę przy wszelkich promocjach. No i w 96 roku, kiedy już się ustrój zmienił i zmieniła się też milicja na policję, wstąpiłem do niej i ta szkoła jest w pewnym sensie też w moim sercu cały czas. Dlatego jak dostałem propozycję objęcia sterów tej uczelni, to się bardzo ucieszyłem. No wyszło jak wyszło, ale teraz jako mówię pracownik uczelni staram się wspomagać, bo obojętnie kto byłby tu komendantem, jeżeli uda mi się cokolwiek zrobić dla tej uczelni, z jakiejkolwiek pozycji, z jakiegokolwiek stanowiska, to będę szczęśliwy i będę się z tego cieszył. No tak, są dwie niezwykle ważne szkoły dla policji, to jest Legionowo i Szczytno i od tego jaka jest jakość kształcenia kadr w tych uczelniach zależy tak naprawdę potem jakość pracy funkcjonariuszy na ulicy, między innymi tych, z którymi się spotykamy i zapisu znacząco skrócono ten okres przygotowawczy funkcjonariuszy policji i to dało się potem niestety zobaczyć na ulicy. Szczególnie w przypadku prewencji, no, która dość często zachowywała się w sposób taki mało odpowiedzialny. To było na pewno wynikiem nieprzeprowadzenia wielu szkoleń albo przeprowadzenia ich po łebkach w sposób taki bardzo skrótowy. No, no niestety, no, pewnych rzeczy trzeba się uczyć miesiącami, a nie dniami, no, bo dokładnie, na tak. Tym to polega. No zaległości nawiska, jeżeli chodzi o szkolenia, jest olbrzymi. No, po tych 8 latach wszystkie szkoły
będą zapchane przez najbliższe kilkanaście lat i będzie ciężko coś z tym zrobić, dlatego że zaległości są naprawdę potworne, a są, pojawiają się cały czas nowe wyzwania przecież. Ja w tej chwili rozmawiamy z panem ministrem Mroczkiem na temat utworzenia w Akademii Policji Instytutu Kształcenia Kadr Kierowniczych. Chodzi o to, że kadra kierownicza przeważnie jest młoda, posiada być może jakieś podwaliny do tego, żeby pełnić swoją rolę kierowniczą, ale tak naprawdę potrzebuje cały czas dostarczania wiedzy, bieżącej wiedzy związanej z pełnieniem funkcji. Czyli dla tej kadry kierowniczej musi być wiedza, która jest niezbędna, żeby potrafili współpracować z ludźmi, żeby potrafili wyznaczać zadania dla tych ludzi, cele do osiągnięcia i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest przed nami i mam nadzieję, że tutaj pan minister się przychyli do naszej propozycji. Właśnie z panią rektor mamy niedługo wybrać się na spotkanie do pana ministra. Jeżeli zaakceptuje ten nasz pomysł, to być może w przyszłym roku taki instytut powstanie i chcielibyśmy na takich krótkich kursach kilkudniowych starać się przeszkolić wszystkich, dosłownie mówię, oczywiście nie od razu, ale wszystkich w ciągu kilku lat funkcjonariuszy, którzy pełnią funkcje kierownicze w policji. No bo sprawna, skuteczna, a przede wszystkim apolityczna policja powinna być w interesie wszystkich obywateli, no od tego zależy nasze bezpieczeństwo przecież. Dokładnie tak, dokładnie. Arek, muszę do tej muzyki, przepraszam. Ja z uporem maniaka chodzę na wasze koncerty, bo jest to dla mnie ogromna frajda widzieć tak fantastycznie grających muzyków, na dodatek jeszcze w tak niespotykanym w heavy metalu składzie, bo wy macie skrzypka, tak? Na pokładzie Huntera jest słynny Jelonek, który też tworzy i solowe płyty, czyli nie jest to taki typowy metal. Jakbyś coś bliżej mógł powiedzieć, jak ty ten gatunek byś nazwał? Czy to jest folk metal, czy raczej coś innego? Wiesz, tych nazw już na naszą muzykę było mnóstwo. Już ludzie wymyślają takie skrajności jak last metal, jakieś tam jeszcze inne, prawda? Natomiast my mamy w naszych mailach mamy wpisane Hunter Soul Metal, czyli taki metal trochę od duszy, związany z duszą, że staramy się nie tylko mocno uderzyć, ale też coś przekazać, też coś dla ducha, żeby osoby, które nas słuchały, nie tylko słyszały muzykę, ale też żeby docierały do nich słowa, które wypowiadamy. A rzeczywiście Paweł Grzegorczyk, nasz lider naszego zespołu, wokalista i gitarzysta, pisze naprawdę znakomite teksty, bardzo niedoceniane, to muszę powiedzieć, bardzo niedoceniane, bo na przykład jak jeździliśmy na wszystkie te manifestacje przed wyborami, to wszędzie słyszeliśmy utwory o wolności, piękne, znane, wspaniałe utwory, ale na przykład my nagraliśmy utwór Niewolność. Trochę od innej strony, ale jak się ktoś, kto słucha tego utworu, zapozna ze słowami, to będzie wiedział, że to też jest właśnie przesłanie, dokładnie takie, jakie towarzyszyło wszystkim naszym manifestacjom, czy w Warszawie, czy w innych miastach. Nie no, bądźmy tutaj szczerzy, no wy w tej piosence po prostu przypieprzacie PiS-owi. No. I tego się nie da inaczej nazwać. Tak? To jest Niewolność, to jest piosenka o reżimie kaczystowskim, który rośnie nad Wisłą i zaczyna zagrażać wszystkim obywatelom. Stąd tytuł Niewolność. Rzeczywiście Paweł, który jest autorem chyba wszystkich tekstów, pisze nie tylko teksty do piosenek, on tak naprawdę tworzy poezję. I to jest taka poezja XXI wieku, niezwykle sprawnie robiona, ale też przekazująca ogromną dozę energii i uczuć. To jest człowiek, który, no jak każdy muzyk, pewnie nie żyje na co dzień polityką, nie przeżywa tego tak jak ja na przykład, ale mimo to potrafi idealnie wychwycić w tych swoich tekstach to, co jest ważne w polityce i to, co jest ważne w otaczającym nas świecie, czyli właśnie takie wartości jak wolność, jak demokracja, jak miłość, braterstwo, to wszystko występuje w tekstach Huntera, występuje też Kościół oczywiście, o którym, no, można powiedzieć, dosyć krytycznie się wypowiadacie. Tak, ja jeszcze wrócę na chwilę tutaj do Pawła i tych jego tekstów, to odkąd jestem w zespole, to Paweł tą polityką trochę bardziej się interesuje, ponieważ ja się interesuję bardzo mocno polityką i często na ten temat rozmawiamy, bo spotykamy się nie tylko na próbach czy na koncertach, ale spotykamy się jak przyjaciele, bo jesteśmy przyjaciółmi i na ten temat rozmawiamy i trochę mam
go na sumieniu, bo kiedyś tak tego nie przeżywał, a odkąd te 8 lat byliśmy w takim systemie półautorytarnym, a gdyby to były kolejne 4 lata, to myślę, że byśmy w takim autorytarnym zakończyli, to Paweł bardzo to przeżywał i widać było, że żałowałem, że trochę go w to wciągnąłem, żeby analizował, zaczął oglądać, słuchać, czytać i to go też dobijało, więc trochę mam wyrzuty sumienia, że w to go wciągnąłem, ale z drugiej strony jest szansa na nowe teksty. No, Paweł chyba tam coś przygotowuje, nie będę zdradzał szczegółów, ale coś na przyszły rok przygotowuje, bo w którymś momencie nam powiedział właśnie przed koncertem, mówi, no nie dałem rady, muszę o tym napisać. No ale to jest genialne, bo wiesz, ja chyba jak każdy fan Huntera próbuję znaleźć drugie i trzecie dno w tych słowach, które przekazujecie mi w swoich piosenkach. No i niewesołowski dla mnie, no to było ewidentne było nawiązanie do pedofilii w kościele. Tak? No, oczywiście. Tego, że są księża, którzy po prostu cieszą się bezkarnością, mimo że skrzywdzili setki dzieci. Także widać, że tutaj nie uciekacie od tego, co jest ważne i nie uciekacie od bieżących problemów. Teksty są mocne, ale nigdy nie są chamskie. Może trzeba czasami rzucić jakimś ciężkim słowem? Czy uważasz, że jednak to, co robicie, jest waszym takim znakiem firmowym, że można coś twardo i mocno powiedzieć bez mówienia co drugie słowo K? No Paweł ma taki styl, że nie potrzebuje. On potrafi wyrazić wszystko w cudzysłowie pięknymi słowami. Więc nie ma takiej potrzeby. Mówiłeś o kościele katolickim. Ja uważam naprawdę, że to jest sytuacja bardzo niezdrowa, jeżeli taką rolę w społeczeństwie odgrywa hierarchia kościelna, bo nikomu nie chcę tutaj w żaden sposób uniemożliwiać wiary w Boga. Niech wierzy, niech sobie robi. Od tego są miejsca odpowiednie, od tego jest czas odpowiedni i tak dalej. Natomiast wracając do tego utworu, gdzie w tym mundurze faszystowskim występuje, to tam jest też nawiązanie do ojca Tadeusza. Tak? Bo mniej więcej jak tłumy poszły za Adolfem Hitlerem, tak są też tłumy, które idą za ojcem Tadeuszem. No, dzisiaj oglądałem jak zwalniano, nie powiem nazwiska, bo tylko mogę powiedzieć, że tego księdza O, prawda, i który płacze i się nad sobą użala i tłumy, prawda, że to prawie, że święty i tak dalej. No, czy ludzie naprawdę nie potrafią rozdzielić tych rzeczy? Dla mnie jest to niezrozumiałe zupełnie. Czy naprawdę muszą niektórzy mieć jakiegoś bożyszcze, w którego muszą cały czas patrzeć i bezrefleksyjnie wykonywać jego polecenia czy zachcianki? Nie rozumiem tego zupełnie. No ja też tego nie rozumiem i mam przed oczami taki reportaż, który się ukazał chyba w telewizji TVN, gdzie reporter pojechał na parafię właśnie księdza, który został przeniesiony na inną parafię ze względu na liczne akty pedofilne, których się dopuścił. I wyobraź sobie, że tamci ludzie z tej parafii, to jakaś była taka wiejska typowo parafia, bronili tego księdza. Mówili, że to nasz dobry ksiądz był. Niedobrze, że go przerzucili. A co, że tam kogoś po tyłku poklepał, to komu to przeszkadza? I takie tego typu teksty. Wiesz, to rzeczywiście coś, jakieś zaburzenie postrzegania następuje w tym momencie i brak możliwości rozdzielenia tych dwóch ról, tak, że ktoś mógł być kapłanem i jednocześnie złym człowiekiem. No to przecież nie, jak ktoś zostaje wyświęcony, to nie znaczy, że od razu staje się chodzącym ideałem i świętością. No ten człowiek, o którym mówiłeś, czyli ksiądz Salceson, bo taką ma potoczną ksywę, jest po prostu zwykłym złodziejem, który Dokładnie. Okradał państwo polskie, przeprowadził malwersację kilkudziesięciu milionów złotych i staje się nagle świętym, bo jest księdzem? Czyli tak, wystarczy założyć sutannę i można robić wszystko, co złe? No jest to dziwne i myślę, że to jest temat na kolejną piosenkę dla Pawła, żeby napisał tekst o tym. Na pewno, ale tu zwróć uwagę jeszcze jedną, bo to jest szerszy kontekst tego, o czym rozmawiamy. No, ponieważ tak naprawdę PiS dążył do tego, żeby ludzie się nie edukowali.
To jest tak mniej więcej, jak się mówi o kościele, że tam w średniowieczu czy w innych czasach dawnych, prawda, że dzięki to tam była edukacja i tak dalej. Nie, kościół kiedyś uczył tylko tak naprawdę, żeby służyć temu kościołowi, a nie po to, żeby ludzie się rozwijali, żeby mieli autorefleksję, żeby mogli spojrzeć na inne rzeczy w inny sposób. Więc to zmierzaliśmy dokładnie ku temu samemu. To znaczy PiS nie był zainteresowany, żeby się społeczeństwo edukowało. Generalnie chodziło o to, żeby było ciemne, a najlepiej jakby tylko potrafiło skreślić w dniu wyborów odpowiedni, zakreślić odpowiedni krzyżyk, postawić w odpowiednim polu. I to wszystko. To byłaby sytuacja dla nich idealna. Zgadza się. I wrócę jeszcze na chwilę do takiej zwykłej, codziennej polityki, chociaż może niezwykłej dzięki temu, o czym opowiem. Kiedyś byłem świadkiem, a raczej regularnie byłem świadkiem w Sejmie takich wydarzeń paraartystycznych, gdzie posłanki głównie z PiS-u zapraszały jakieś zespoły ludowe, które stawały na środku korytarza i śpiewały głośno i doniośle swoje pieśni. Był też taki event, że przyjechała jakaś orkiestra z takimi rogami z Polskiego Związku Łowieckiego i dmuchali w te rogi, hałasując niesamowicie na cały Sejm. No i wpadłem na taki pomysł, żeby zaprosić zespół Hunter, żeby akustycznie też wystąpił w Sejmie Rzeczpospolitej. Odbiło się to szerokim echem. Pismo to krążyło po internecie. No i jak się okazuje, ludowe zespoły można zapraszać. Myśliwych z rogami, którzy będą trąbić, można zapraszać. Orkiestrę górniczą można zaprosić, a zespołu Hunter nie można zaprosić. Jesteście naprawdę niezapraszalni do Sejmu. Dlaczegoż? Jak myślisz? Może troszeczkę nacisnęliśmy już zbyt wielu osobom, czy grupą osób. Natomiast no chyba to przesłanie takie antykościelne być może tu odgrywa jakąś rolę, ale to też źle to określone antykościelne. My nie jesteśmy tylko Kościołowi jako wiernym, tak? My chodzi nam o hierarchię, która przecież w biedzie żyje i się umartwia cały czas i naprawdę no, ciężko im jest na tym świecie. Prawda? Asceza to jest podstawa, jeżeli chodzi o hierarchów kościelnych. Ironię, mam nadzieję, wszyscy zrozumieli. Wracam jeszcze do muzyki. Już ujawniliśmy, że w składzie jest skrzypek wybitny, Jelonek, a w składzie jest też perkusista, który no, ma drugą fuchę, o której mało kto wie. Daraj gra również w zespole norweskim, który się nazywa Dimmu Borgir. Dla fanów takiego bardzo ciężkiego metalowego brzmienia, no to jest jeden z najważniejszych zespołów. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Jak oni go znaleźli? Wiesz, Darek w ogóle jest i będzie znanym perkusistą, naprawdę uznanym. Chociażby fakt, że w firmie Main, w której razem ta firma wyposaża nas w sprzęt ten sceniczny, jest jednym z niewielu namalowanych na ścianie muzyków, więc którzy używają sprzętu firmy Mail, więc i Tama, bo to jest w tej chwili duży koncern. Więc tak, no Darek z Dimmu, z tego co pamiętam, grał na początku jako muzyk wynajęty, no ale potem się okazało, że jest znakomitym perkusistą i poprosili go o to, żeby do zespołu dołączył. No to jest zespół światowej klasy, to nie podlega dyskusji. Oni grają festiwale największe na świecie i na całym świecie grają, więc to jest naprawdę też dla nas zaszczyt, że chce dalej z nami jeszcze grać, prawda? Dla mnie to też jest fajna sytuacja, kiedy on gra z Dimmu, bo jest szansa dla mnie, żebym mógł usiąść za bębnami i coś zagrać, dlatego że niewiele osób wie, że jak Darka nie ma, to zdarza się, bo nie zawsze, bo też mamy jeszcze rezerwowego perkusistę, który nie jest członkiem zespołu, ale czasami się pojawia, to jest Ślimak z AC Drinkers. Ale zdarza się też tak, że jak Darka nie ma, a Ślimak ma jakieś swoje obowiązki, to wtedy ja siadam za bębnami i gram koncert. I tak się wiele lat temu się często zdarzało, teraz coraz rzadziej, bo bardzo mi się podoba ta jednak moja rola sceniczna, w sensie biegania po scenie z mieczami w mundurach i śpiewaniem i dogrywanie na tych instrumentach perkusyjnych, także jesteśmy zadowoleni. Jeżeli chodzi o Darka, to naprawdę to jest znakomity perkusista. Powiem szczerze, że chciałbym umieć 1/3 tego, co on umie grać na bębnach, naprawdę.
No jest przekozak z całą pewnością i świadczy właśnie o tym chociażby to, że został wynaleziony przez taki no nietuzinkowy skład jak Dimmu Borgir, bo to są artyści, zdaje się, już z całego świata i tacy mocno wyselekcjonowani. Ktoś, kto oczywiście się nie interesuje tym gatunkiem muzyki, może tego nie docenić, ale ci, którzy rzeczywiście żyją metalem, to wiedzą, że Dimmu Borgir to jest klasa sama w sobie i tam naprawdę trzeba mieć duże umiejętności i no i to się wiąże oczywiście z koncertami. Jak w ogóle wyglądał ten support wasz przed Metaliką? Jak to było? Mogłeś przybić piątkę chłopakom z Metaliki, czy raczej co, nie? Raczej nie. My też graliśmy kiedyś przed Iron Maiden, ale wiesz, muzycy z takich zespołów to wchodzą na sam koncert i zaraz po koncercie schodzą. Oczywiście tam kontakt wzrokowy był, tak, bo my mieliśmy jakieś też ze względu na to, że byliśmy supportem, więc mieliśmy jakieś tam VIP-owskie miejsca przy scenie i pomachać im mogliśmy, oni odmachali, prawda, ale to było wszystko. I tak podobnie z Iron Maiden, jak i z Metallicą, tak to się odbywało. Ale wiesz, no sam fakt, że nikt nie przyszedł do garderoby, nie powiedział, świetna robota, chłopaki, miło po was zagrać, to lipa. Fajnie reagowali, mówili, no, że oczywiście w żartach, tak, że no, za jakiś czas, że to będzie odwrotnie, że Metallica przyjedzie supportować Hunter. No niestety tak się nie wydarzy, ale sama przyjemność bycia na jednej scenie z takimi gwiazdami, no powiem szczerze, jest to wielkie przeżycie, naprawdę. Ja akurat miałem na koncercie Metallica, miałem taką przyjemność, że akurat chłopaki poszli przed scenę, ale ja miałem taką dla takich VIP-ów, jakoś się tam załapałem dzięki organizatorom, ale siedziałem dosłownie no, 15 metrów od Ulricha i tam żeśmy do siebie oczka puszczali, prawda, i mogłem widzieć, jak on gra na tych bębnach, więc naprawdę było super. No i tak to właśnie wygląda, to jest wielki świat rock'n'rolla, tak? Można powiedzieć, że taką sławą, jaką wy jesteście w Polsce, no Metallica jest na świecie, tak? To jest rzeczywiście zespół klasowy i taki, który myślę, że dokonał poważnej zmiany w metalu, bo od ich pierwszej płyty Kill 'Em All metal już nie jest taki sam i nigdy nie będzie taki sam. To specyficzne granie, szarpanie takie akordów weszło już na stałe do metalu, no powstał wtedy nowy gatunek, thrash metal. Tak. To jest epokowe wydarzenie. No, a Hunter moim zdaniem też jest epokową kapelą, dlatego że wy wprowadziliście do polskiej muzyki takie właśnie elementy jak pewien show sceniczny, który zawsze ma jakieś przesłanie. No, jak śpiewacie na przykład o piosenkę o uboju rytualnym, no to wychodzicie z tymi toporami okrwawionymi w białych fartuchach ociekających krwią. No bo trzeba ludziom uświadomić, o czym się śpiewa, tak? Ja nie jem mięsa, z tego co wiem, ty nie jesz mięsa, no nam jest dosyć łatwo o tym mówić. Ludzie po prostu jedzą swoich braci, tych, na których przed chwilą patrzyli, podziwiając ich piękne oczy w przypadku cielątek albo śliczne futerko w przypadku owieczek i nagle potem je zjadają. No jakby ta świadomość, wiesz, bo to ludzie biorą z półki, to już nie przypomina krowy, cielaka czy świnki, jakoś gdzieś to zanika. I dobrze, że są takie zespoły, które o tym mówią, bo z tego co wiem, to powodujecie, że coraz więcej osób przestaje jeść mięso. Tak, ja powiem ci szczerze, że ten temat ja sam mam też wyrzuty sumienia, bo tak naprawdę dopiero w 2013 roku przestałem jeść mięso, dlatego że pojechaliśmy do Ubojni nagrać ten teledysk do tego utworu. Wydawało mi się, że jestem w miarę świadomym człowiekiem, się okazało, że jestem zupełnie nieświadomy, jeżeli chodzi o tą sferę. Człowiek się nigdy nie zastanawia, albo prawie nigdy nie zastanawia się, skąd to się bierze, to co jemy. My jeszcze z Pawłem jadąc do tej Ubojni nagrywać ten teledysk, to jeszcze w sklepie kupiliśmy sobie po kawałku kiełbasy z bułką i żeśmy jeszcze jedli. Ale powiem szczerze, że tak mną tąpnęło. Myśmy nie widzieli żadnego zabijanego zwierzęta, myśmy nie widzieli żadnej prawdziwej krwi. Ta ubojnia została nam przygotowana czysta. Jedną dobę tam spędziliśmy, ale żeby dobrze teledysk nagrać, musieliśmy od tych pracowników usłyszeć, w jaki sposób się odbywa ten ubój po kolei. Jak od wprowadzenia zwierzęcia do pomieszczenia, co dalej się dzieje. I w trakcie słuchania tego wszystkiego po prostu psychicznie siadłem zupełnie. Ja w ogóle wyszedłem chyba na 2 czy 3 godziny w ogóle stamtąd i nie mogłem tam wrócić do tego pomieszczenia, bo coś na mnie
przytłaczającego spadło. Chłopaki też się pogubili zupełnie. Już nie będę mówił w szczegółach, ale naprawdę to było bardzo przykre, bo wydaje mi się, że nie ma zasad. To znaczy są procedury, ale wydaje mi się, że w większości przypadków one są nierespektowane. I tak przynajmniej wynikało z opisów, że procedury są wtedy, kiedy są stosowane wtedy, kiedy ma być jakaś kontrola skądś i tak dalej. Jeżeli nie, to aby szybciej, aby więcej, bo trzeba plan wykonać. A to się wiąże z prawdziwym, tragicznym, niewyobrażalnym cierpieniem tych zwierząt. Już nad ranem, kiedy kończyliśmy to nagrywanie, zresztą jak ktoś obejrzy sobie Imperium Uboju, ten teledysk, to tam jest krew sztuczna, tam nie ma krwi prawdziwej, my tam jesteśmy oblewani tą krwią, ale tam nie ma prawdziwej krwi. Natomiast już nad ranem, kiedy kończyliśmy, przywieziono całą dostawę krów do uboju. Ja miałem jeszcze takiego pecha, to już mnie zupełnie dobiło, że wyszedłem drugimi drzwiami z tej ubojni i wszedłem prosto na krowy, które tam właśnie przywieziono. Wiem, że niektórzy z słuchaczy, którzy będą słuchali tego naszego wywiadu, nie uwierzą, ale wierzcie mi, że spojrzałem krowę, która była najbliżej i ona wiedziała, po co tam przyjechała. Ja w tych oczach to wszystko jej wyczułem, że ona wie. I wierzcie mi, że przez 2 miesiące nie mogłem zasnąć, cały czas widziałem jej oczy. Od tego momentu oczywiście nie jem mięsa, zresztą wszyscy przestaliśmy jeść mięso, no 3 osoby z zespołu wróciły po jakimś tam pół roku, roku, stwierdziły, że jednak nie dadzą rady. Ja oczywiście nie mam pretensji do ludzi, którzy mięso jedzą. Wydaje mi się tylko, że powinni te osoby powinny mieć jakąś refleksję mimo wszystko nad tym, co się dzieje. Skąd to się bierze i w jaki sposób to jest przygotowywane potem do dalszej obróbki. No a ten tekst był znowu pokłosiem pewnych zdarzeń politycznych, bo wtedy myśmy w Sejmie głosowali ustawę zakazującą uboju rytualnego. Udało się to wprowadzić niestety na bardzo krótko, na pół roku. Potem lobby religijne przywróciło ubój rytualny, może trochę w mniejszym zakresie, ale jednak to jest szczególnie okrutny sposób zabijania zwierząt i o tym wszyscy wiedzą, chociaż ci, którzy są mocno wierzący i ich religie wymagają tego typu działań, no będą nas przekonywać, że tak nie jest. Ale my wiemy, że tak jest, chociaż warto dodać, że zwykły ubój też jest bardzo, bardzo rzeczywiście trudny do przyjęcia dla człowieka myślącego i wrażliwego. I też widziałem te oczy tych zwierząt, które idą na rzeź i one naprawdę są w pełni świadome, po co tam przyjechały. Niektóre z nich potwornie panikują. Ale zmienię też temat, bo to nie jest jedyna piosenka, która wywołuje łzy. I to takie no, łzy płynące z głębi serca. Jest taki utwór Psi Huntera. No, bardzo mocny teledysk jest do tego jeszcze nagrany. Tam jest o tym, że to w zasadzie ten, znowu ta piosenka ma dwie warstwy, tak? Popraw mnie, jeśli coś źle tłumaczę. Pierwsza jest taka prosta, mówi o losie psa. Psa bezdomnego, który związał się z innym bezdomnym, tym razem człowiekiem. I że oni dzielą wspólnie materac za śmietnikiem i tam jest ich świat, na który patrzą przez szkło z butelki. Ale moim zdaniem tam jest druga warstwa tego. To jest warstwa mówiąca o tym, że jeżeli istnieje ta jakaś wyższa istota, w co niektórzy wierzą, no to spora część ludzkości liże tę dłoń właśnie tej wyższej istoty, nie patrząc na to, jaka jest potworna, jakie potworności zsyła na ten świat. Bardzo przejmująca piosenka i powiem szczerze, że chyba dla mnie jedna z dwóch najbardziej wzruszających w waszym repertuarze. Tak, no zawsze zakładamy, że jak ktoś słucha naszych utworów, to zastanawia się też nad słowami, które są w tych utworach przekazywane i że jakaś refleksja się pojawi. No to jest ciężki temat, no ja mam w ogóle na punkcie zwierząt fioła totalnego, był moment, że miałem 3 psy, 3 koty, w tej chwili zostały tylko koty, psy odeszły, ja się nie mogę pozbierać po odejściu tych psów, bo miały między 16 a 18,5 roku te moje pieski. Z żoną planujemy lada tydzień znowu uzupełnić tą naszą trzutkę o 3 psy, ale bardzo to przeżywałem. Ja na przykład nie rozumiem mnóstwo znajomych, przyjaciół, wydawałoby się wykształconych, wydaje się, że rozumiejących świat, a nikt z nich nie ma ani kota, ani psa, ani nawet żółwia.
I więc tego nie jestem w stanie zrozumieć, gdyby każdy tutaj w Polsce, jakakolwiek rodzina, każda rodzina wzięła chociaż jednego psa ze schroniska, jednego kota i by się problem rozwiązał, nie byłoby kłopotu. Koty to w ogóle są bezobsługowe praktycznie, a w razie wyjazdów to z pieskiem też można jakoś zrobić bez problemu rozwiązać problem, bo można poprosić sąsiadów, można rodzinę poprosić i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zabrać pieska ze sobą. Albo ze sobą, oczywiście, jeżeli to jest możliwe, jak najbardziej. No tutaj jestem skrzywiony, zresztą my wszyscy jesteśmy skrzywieni. Simon, nasz gitarzysta, to w którymś momencie już nie pamiętam, ale miał 6 psów w domu, a mieszka w bloku. Więc cały czas na spacery musiał wychodzić z tymi psami na zmianę, więc naprawdę to już było szaleństwo, ale no tacy po prostu jesteśmy, że tutaj na tym punkcie jesteśmy skrzywieni. Ja zresztą od 20 lat płacę na schronisko w Szczytnie co miesiąc naprawdę niemałe pieniądze, nie będę tutaj mówił, ale niemałe pieniądze, bo wiem, jakie to jest w ogóle wyzwanie, żeby te zwierzęta nakarmić, leczyć, prawda, i opiekować się nimi na co dzień. Jestem pełen podziwu i oddaję zawsze szacunek wielki tym wszystkim osobom, które w schroniskach pracują, czy są wolontariuszami. Naprawdę to jest naprawdę wielka sprawa i jestem zawsze z nimi sercem i ich wspieram, jak tylko mogę. No to jak już jesteśmy przy trudnych i smutnych rzeczach, to muszę powiedzieć o drugiej piosence, tej, która chyba wywołuje we mnie wciąż największe emocje. Stary wasz przebój, Kiedy umieram, przerobiony na wersję ukraińską. Świeżo, natychmiast, praktycznie po wybuchu pełnoskalowej agresji Putina na Ukrainę. Wzruszający tekst. Ja pamiętam, że byłem świadkiem chyba premierowego odtworzenia tego utworu w wersji takiej półakustycznej, czy w zasadzie w pełni, prawie akustycznej. Mhm. Cholera, no pociekło mi z oczu coś mokrego. Jak doszło do nagrania tego utworu? No, tu chyba jest oczywiste, że no, ta agresja rosyjska na Ukrainę była tym przyczynkiem i w to, w jaki sposób to się odbywało, w jaki sposób Rosja zawsze traktowała ludzi. To nie było podmiotowości, tak? To jest wszystko. Człowiek to przedmiot, który można zastąpić innym. Taka zawsze była doktryna, jeżeli chodzi o Związek Radziecki, Rosję i teraz Rosję, którą obecnie mamy, czyli Federację Rosyjską. No to było strasznie przykre, dlatego ja też to też osobiście przeżywałem, ponieważ jeszcze jak byłem funkcjonariuszem policji, bardzo często jeździłem na Ukrainę, do Lwowa czy do Kijowa. Wspieraliśmy tam na Ukrainie rozwój szkolnictwa policyjnego. Ja przez półtora roku doradzałem też rządowi Ukrainy, jeżeli chodzi o reformę milicji, policji ukraińskiej. Mam tam wielu przyjaciół, znajomych. I ta sytuacja też była dla nas bardzo ciężka do wytrzymania. Natomiast Paweł od razu podjął rękawice i utwór Kiedy umieram z prośbą złożyliśmy się do koleżanki znajomej, która mieszka niedaleko, a ma korzenie ukraińskie i ten tekst pomogła przetłumaczyć na ukraiński i jest to wersja taka właśnie akustyczna, która jest wsparta teledyskiem, które notabene YouTube zablokował przez jakiś czas, ponieważ uznano, że sceny są zbyt drastyczne w tym teledysku, ale co dziwne, to te wszystkie sceny są z YouTube'a. Więc to było zaskakujące, ale po prostu ktoś złożył protest, a operatorzy YouTube'a na zasadzie, skoro jest protest, no to blokujemy, nie przeanalizowali sytuacji i chyba ze 2 albo 3 miesiące, już nie pamiętam, trwało, zanim po naszych protestach, prośbach, pismach, interwencjach różnych innych organizacji został ten teledysk odblokowany. To było zaskakujące, no bo jeżeli z YouTube'a bierzemy materiał, nie cały oczywiście, ale te zwłaszcza te drastyczne elementy, które są na YouTubie, a w teledysku się okazuje, że nie mogą występować, to jest co najmniej niezrozumiałe. No ale wszystkim polecam, żeby to obejrzeć, bo trochę przyzwyczailiśmy się już do tego, że za wschodnią granicą mamy wojnę, ale tam naprawdę są straszne rzeczy, tam są naprawdę tragedie, tam giną ludzie i to jest XXI wiek, jest ta sytuacja naprawdę niedopuszczalna. To jest niepojęte, że takie rzeczy się dzieją. No tak, żeby nie było tak, że Hunter to same ponure i trudne tematy, no to też macie i taką bardziej rozrywkową
część waszej twórczości, chociażby Figlarz Bugi, tak? To utwór, który chyba każdemu się kojarzy z czymś wesołym, czy riposta drugoklasisty. To są utwory, które, jak rozumiem, są skierowane do młodszego pokolenia. W ogóle fenomenem Huntera jest to, że na te koncerty przychodzą wielopokoleniowe rodziny. I jak patrzyłem ostatnio, rozglądałem się po sali, to są dzieci niemalże, no dzieci są, ale pod opieką, tak, ale są też nastolatki, takie po kilkanaście lat. Są ludzie w średnim wieku, są starsi, tak jak ja, i są jeszcze starsi ode mnie, proszę to sobie wyobrazić. I wszyscy się świetnie bawią. Stworzyliście coś fenomenalnego, zjawisko ponadpokoleniowe. Przepraszam. Tak, no w ogóle zwłaszcza, że są osoby starsze od ciebie, trudno sobie wyobrazić, ja wiem. Oczywiście żartuję, ale znaczy zawsze na koncertach mamy ten przegląd wiekowy osób, które nas słuchają, ale jako ciekawostkę powiem, mamy takich fanów z Oleśnicy, którzy często przyjeżdżają, kiedyś częściej, teraz troszkę rzadziej, ale to wynika chyba już z wieku, zaawansowania wieku. Przyjeżdżają na koncerty do Wrocławia przeważnie i tam mieliśmy tak, prababcie, babcie, mamę, córki i wnuczki. Autentycznie, tam było z 8-9 osób przyjeżdżało na nasze koncerty i wszyscy znali nasze teksty, wszyscy śpiewali z nami. Po koncertach zostawali z wszystkimi, żeśmy się witali i podpisywaliśmy tam płyty, dawaliśmy autografy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Rzeczywiście, Paweł zawsze mówi, że skoro przychodzi młodzież, to jest szansa, że jeszcze trochę pogramy. Czy my wytrzymamy jeszcze ileś lat? Tego nie wiem, ale będziemy próbowali na pewno. Bardzo nisko się kłaniamy Oleśnicy, pozdrawiamy fan klub z tego pięknego miasta. Hunter to też takie zjawisko, które pozwala, myślę, każdemu trochę usiąść i zagłębić się w filozofii życia, tak? Zastanowić się nad tym, co się wokół nas dzieje. Chyba wasz najbardziej popularny utwór Teli, zresztą łacińska nazwa Terribilis est locus iste, to nie jest utwór łatwy w interpretacji, myślę, dla człowieka, który mało wie o świecie. Natomiast jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, czym jest katastrofa klimatyczna, skąd ona się wzięła, jak potworną rolę odgrywają koncerny naftowe we współczesnym świecie, no to musi docenić tu kunszt Pawła i to, jak to zostało opowiedziane. No w jednym krótkim utworze w zasadzie jest i katastrofa klimatyczna, i koncerny, i wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat wojen, które są o złoża wywoływane co jakiś czas. No, jeden z genialniejszych utworów i chyba najbardziej popularny. Przynajmniej publiczność zawsze się domaga na koncercie, żeby było Teli. Tak. Publiczność śpiewa z nami ten utwór za każdym razem, to prawda. I zwróć uwagę, że Paweł nagrał, czy napisał ten tekst już wiele, wiele lat temu i jest cały czas aktualny. Tak? Niestety, ale pieniądz rządzi światem, a jak wchodzi w rachubę pieniądz, to niektórzy głupieją i nie zdają sobie sprawy z tego, co wyprawiają, jakie skutki przynoszą ich działanie. Pieniądz jest najważniejszy, pieniądz, pieniądz i jeszcze raz pieniądz. Na szczęście nie wszyscy są tacy i to jest nasza nadzieja, zwłaszcza, że jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to sporo osób ma do tego dystans i to bardzo cieszy, tak, że na przykład jak rozmawiamy o pracy, to bardzo często zdarza się, że przychodzą młodzi ludzie, którzy chcą wstąpić do policji i ze mną wtedy rozmawiają, albo takie osoby, które są w policji i ze mną też rozmawiają na ten temat. Jest to bardzo miłe i bardzo często się zdarza, że te osoby patrzą inaczej, nie przez pryzmat pieniędzy, bo oczywiście każdy musi funkcjonować, każdy musi zarobić, żeby przeżyć, to nie podlega dyskusji. Natomiast większość osób jest też, zaczyna być idealistami. To też oczywiście nie popaść w drugą stronę, żeby nie zwariować, ale że też widzi i docenia pewne wyższe cele, które wszystkim nam powinny przyświecać, a nie tylko przez pryzmat dnia dzisiejszego i tego, żeby mieć w kieszeni jak najwięcej. To jest nadzieja. Bo jednostka wcale nie jest niczym. Oczywiście. Jak kiedyś śpiewał zespół KS-u. W tym utworze występuje wspaniały chór Kantata ze Szczytna. Tak. Czyli tu jest jeszcze jeden element, który wprowadziliście do muzyki metalowej, kompletnie niespotykany chór i to bardzo często występujący z wami na scenie, na żywo. Jak obserwuję tych ludzi, którzy na co dzień śpiewają jakieś pieśni średniowieczne,
albo kościelne, jak oni się świetnie bawią podczas tych występów, jak uczestniczą w tym show, no po prostu to jest zachwycające i widać, że jest niesamowita chemia między Hunterem a kantatą. Skąd to się wzięło? No oczywiście tutaj Paweł ma takie pomysły ciekawe i jak się okazuje bardzo, bardzo fajne, bo efekty tego są niesamowite, że zaangażował chór kantata. To są osoby, które nie są profesjonalistami w tym sensie, że nie są z wykształceniem muzycznym. Jest lider tego chóru, który tam oczywiście pilnuje, żeby nikt nie fałszował, żeby odpowiednio śpiewali i tak dalej. Natomiast to nie są profesjonaliści tak typowi tacy, którzy występują w chórach, prawda, zawodowych, ale sprawia im to wielką przyjemność i nam też. Wszystkie praktycznie ostatnie płyty, które nagraliśmy, to już są z chórem kantata. Gdzieś tam w tle, gdzieś się pojawia właśnie i wtedy, kiedy możemy ich zabrać na jakiś koncert, a no to wtedy musi być duża scena, bo ich jest przynajmniej kilkanaście osób za każdym razem. Jeżeli taka możliwość jest, to ich zabieramy. I chyba w przyszłym roku w trasie tej takiej letniej, czyli na festiwalach, parę razy chór kantata się powinien z nami pojawić. I to jest fantastyczne przeżycie, ponieważ jest takie fajne dopełnienie tej muzyki, którą gramy. Tak jak mówiłeś, są skrzypce, które są rzadko spotykane, jeżeli chodzi o muzykę metalową, a wspaniale dopełniają muzykę, tak ten chór jeszcze dopełnia bardziej. Więc warto czasami zajrzeć, czy posłuchać, jak zespół metalowy brzmi ze skrzypcami i z chórem. W ogóle warto. Hunter jest pełen różnych tajemnic. Jest jedna płyta, państwo sobie musicie sami znaleźć, która, gdzie słychać bardzo dobrze otoczenie, takie typowo wiejskie, śpiew ptaków na przykład, czasami szczeknięcie jakiegoś psa. To wynika z tego, że płyta była nagrywana po prostu na wsi, tak? W studiu, które no, jest studiem. W stodole. W stodole, no tak, dokładnie. Dokładnie I, tak. I te efekty, no jak ktoś ma dobre słuchawki i jest w stanie tego na dobrym sprzęcie posłuchać, to robi piorunujące wrażenie. No dobrze, moglibyśmy tak do rana, bo ja o Hunterze to mogę w nieskończoność. Jeżeli pozwolisz, tylko dokończę, bo to jest tak. Ciekawy wątek, bo rzeczywiście nagrywaliśmy na wsi, w stodole było studio, wyciszyliśmy zwykłymi kocami, tak tam nam akustyk fajnie to poukładał, żeby tam tych odbić nie było dźwiękowych i tak dalej, i tak dalej. No ale jacyś sąsiedzi byli. No i w którymś momencie widzimy, że idzie ktoś, zbliża się do nas już blisko i wszyscy już dusza na ramieniu, pewnie powiedzą nam, no chłopaki, dajcie już spokój, bo my tu spać nie możemy. No bo wiadomo, że w ciągu dnia żeśmy odsypiali, a wieczorami i nocami nagrywaliśmy. A tu się okazuje, że przyszedł sąsiad, mówi, chłopaki, żona zrobiła wam gołąbki. Ojej, piękne. No to musimy pozdrowić też żonę, mam nadzieję, że takie. Jeszcze nie jedne gołąbki przed wami. Musimy skończyć, bo umówiliśmy się tylko na godzinę rozmowy. Dla Państwa zaprosiliśmy do Radia Rebeliant nietuzinkowego gościa. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy okazję mieli Cię ponownie gościć. Był z nami Arkadiusz Letkiewicz, współlider zespołu Hunter, były zastępca komendanta głównego policji, były rektor szkoły policyjnej w Szczytnie, obecnie wykładowca tej zacnej uczelni. Bardzo, bardzo dziękuję. 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 Pozdrawiam. Też Państwu. Proszę pamiętać o wspieraniu Radia Rebeliant, proszę też pamiętać o lajkach, subskrypcjach, to bardzo pomaga wspierać niezależne media, a od tych niezależnych mediów bardzo dużo zależy, jak już Państwo zdążyli się przekonać. Dzięki takim niezależnym mediom udało nam się pogonić kaczyzm, przynajmniej na jakiś czas, mam nadzieję, że na zawsze. Arku, dziękuję, do zobaczenia na najbliższym koncercie.